Mikroklimat. Magazyn piosenki studenckiej. Zaprasza Jerzy Krużel. Czas, życie zwiodło nas ze szlaku, ale powrócimy tu. Dove pivi, to chłopaków z gitarami. Dove pivi, to dziewczyn jak miód. Dove pivi, na kielone za jołami. Dove pivi, powrócimy znów. Dove pivi, to chłopaków z gitarami. Dove pivi, to dziewczyn jak miód. Nowe piny na kielonek za jołami. Nowe piny, powrócimy znów. Zabierz plany rozklejone, bo tak wiele przeszły już. Plecak, który był ci bratem od tak wielu lat. I gitarę, która grała, gdy komaru śpiewał rój. I tę radość, która w strugach deszczu gnała nas na szlak. Nowe piny do chłopaków z gitarami, to wepiny, do dziewczyn jak miód, to wepiny, na kielone za jołami, to wepiny, powrócimy znów. To wepiny, do chłopaków z gitarami, to wepiny, do dziewczyn jak miód, to wepiny, na kielone za jołami, to wepiny, powrócimy znów. Chłopaków z gitarami, to wepiny, do dziewczyn jak miód, to wepiny, na kielonek za jołami, to wepiny, powrócimy znów. To wepiny, do chłopaków z gitarami, to wepiny, do dziewczyn jak miód, do wepiny, na kielonek za jołami, do wepiny, powrócimy znów. Do chłopaków z gitarami, do wepiny, do dziewczyn jak miód, do wepiny, na kielonek za jołami, do wepiny, powrócimy znów. Dzień dobry. Piosenką do Wetliny ze słowami i muzyką Radosława Wójtowicza w wykonaniu zespołu Pod Wiatr rozpocząłem 237 magazyn piosenki studenckiej Mikroklimat. Wysłuchamy w nim fragmentów najnowszej, 9. płyty pod tytułem Czas Poetów z projektu W górach jest wszystko, co kocham. O płycie tej telefonicznie opowie nam Wojciech Szymański z Fundacji W górach jest wszystko, co kocham, lider zespołu Dom o zielonych progach. Wojtku, co na tej płycie? Na tej płycie nowe piosenki, nowi wykonawcy. Taka jest idea płyt W górach jest wszystko, co kocham. Ale nie zabrakło też kilka starszych zespołów, jak Na bani, czy Dom o zielonych progach, czy Chwila nieuwagi. A z nowych zespołów pojawiają się laureaci zeszłorocznych festiwali, między innymi zespół Pod Wiatr oraz Piotr Kędziora, a także zupełną nowością na płycie W górach jest zespół Atsu z Krakowa. Ta nowa płyta to jest takim powiewem świeżości muzycznej, takiej twórczości górskiej krainy łagodności. Płyta jest w pokłosiem tego wszystkiego, co robi program W górach jest wszystko, co kocham. Ten projekt, który istnieje już ile lat? Wydaje mi się, że projekt ma chyba 11 lat, dlatego że dwukrotnie płyta nie była wydawana z jakichś tam przyczyn finansowych. Wydaje mi się, że to około 11 lat ma projekt. O co chodzi w tym projekcie? Ideą generalnie zawsze projektu jakby W górach jest wszystko, co kocham, od początku jego właściwie istnienia, zakładania, była możliwość prezentacji nowych, młodych wykonawców, chociaż to słowo młody trzeba rozumieć bardzo szeroko.
wszystkim nowych wykonawców, którzy sami tworzą i nie mają możliwości właściwie pokazania się przed szerszą publicznością, gdyż sami sobie są, jakby mówię, troszkę za słabi, czy mają za mało doświadczenia, a nie jest łatwo zgromadzić publiczność dzisiaj na koncertach, więc my jakby ich wspieramy w tych działaniach. Były to na początku bardzo kroki milowe, teraz może są trochę łatwiejsze, ale generalnie tych nowych wykonawców jest na szczęście też dużo. Pojawiają się nowi następcy Wolnej Grupy Bukowina, SDM-u i tak dalej. I co roku mamy możliwość pokazania kilku fajnych nowych projektów muzycznych. Z zeszłego roku na przykład, mówię, na tej płycie się znalazło Pod Wiatrem między innymi i Piotr Kędziora, czy też Atsu. Więc jakby ta idea jest od lat spełniana. No niestety jest ona uzależniona też często od możliwości finansowych naszych, ponieważ nasza fundacja i nasz projekt jest, nie został ufundowany przez żadnego milionera. Po prostu był tylko raczej wyrazem pewnego rodzaju postępowania, takiej potrzeby serca. Więc generalnie te koncerty też opierają się o możliwości finansowe, o możliwości pozyskania źródeł zewnętrznych do finansowania grantów na kulturę. Byłoby ich na pewno jeszcze więcej, gdyby mieli możliwości finansowe. Pociąg do gór. Grupa Pod Wiatr. Dokąd pędzą moje myśli, gdy się kończy sen? Czy jak zwykle znów się przyśni kamienista perć? Czemu serce się pakuje i jak pociąg gna? Czemu tory mnie prowadzą zawsze właśnie tam? Bo ja mam pociąg do gór codziennie o 7 rano i zanim się obudzę na szlak, zabiera mnie para bucha spod kół, podróżnik przed szlabanem wycina wiejobłoche witraże moich snów. Bo ja mam pociąg do gór codziennie o 7 rano i zanim się obudzę na szlak, zabiera mnie para bucha spod kół, podróżnik przed szlabanem wycina wiejobłoche witraże moich snów. A w wagonie babie lato, srebrne niecitka i na czemplikowym smyczku na dwa głosy gra. W siwej brodzie ziemianina wplątuje się wiersz o marzeniach, z których jedną co noc spełnia się. Bo ja mam pociąg do gór codziennie o 7 rano i zanim się obudzę na szlak, zabiera mnie para bucha spod kół, podróżnik przed szlabanem wycina wiejobłoche witraże moich snów. Bo ja mam pociąg do gór codziennie o 7 rano i zanim się obudzę na szlak, zabiera mnie para bucha spod kół, podróżnik przed szlabanem wycina wiejobłoche witraże moich snów. Połominy już się śmieją do okiennych szyb, moje palce wystukują niecierpliwy rytm. W sercu gór końcowa stacja gwizd rozlega się i jak zwykle gwizd pociągu do budzika dźwięk. Bo ja mam pociąg do gór codziennie o 7 rano i zanim się obudzę na szlak, zabiera mnie para bucha spod kół, podróżnik przed szlabanem wycina wiejobłoche witraże moich snów. Bo ja mam pociąg do gór codziennie o 7 rano i zanim się obudzę na szlak, zabiera mnie para bucha spod kół, podróżnik przed szlabanem wycina wiejobłoche witraże moich snów. Pociąg do gór codziennie o 7 rano i zanim się obudzę na szlak, zabiera mnie para bucha spod kół, podróżnik przed szlabanem wycina wiejobłoche witraże moich snów. Bo ja mam pociąg do gór codziennie o 7 rano i zanim się obudzę na szlak, zabiera mnie para bucha spod kół, podróżnik przed szlabanem wycina w jej obłokach witraże moich snów. Bo
ja mam pociąg do gór codziennie o 7 rano. Zanim się obudzę na szlak, zabiera mnie para bucha spod kół, a drużnik przed szlabanem wycina mi obłokę witraże moich snów. Bo ja mam Kędziora przede wszystkim, to takie odkrycie nie tylko internetu, jak to się czasami śmiejemy, ponieważ Piotrek umieszcza swoje nagrania w internecie i ma niesamowity, piękny głos. Bardzo fajnie się go słucha, jest to solista z gitarą i z wokalem, który w ubiegłym roku zdobył laury na kilku festiwalach. Między innymi zdobył pierwsze miejsce na festiwalu Wojtka Belona w Łusku Zdroju, na którym akurat też ja występowałem, grałem w koncercie gwiazd, mówię, i naprawdę bardzo fajnie wystąpił. Wygrał także w kategorii poezja Wrocławski Przegląd Kultury Studenckiej 2012 i jeszcze kilka innych takich mniejszych festiwali. Był nagradzany, wyróżniany o przykominku też w Kielcach. No i generalnie ja mogę powiedzieć tylko tak, że Piotr Kędziora doskonale się sprawdza jako bardzo solista, taki zupełnie nastrojowy, ale tak samo potrafi porwać, widziałem to na koncertach teraz w październikowych, jak porywał publiczność, czy to na festiwalu w Bakcynalie, jak i też na koncertach w Growych, na których grał z nami w Nowym Sączu, czy w Krakowie. Doskonały kontakt z publicznością. W niebie mojego ojca śpiewa Piotr Kędziora. W niebie mojego ojca jest warsztat stolarski, siekiera wyostrzona na brusku i piła roześmiana śnitem i szopa pełna sosnowego drzewa. I szopa pełna sosnowego drzewa. Ojciec zapracowany, jak za życia, od świtu do zmierzchu robi dwudrzwiową szafę na urodziny dla Pana Boga. Na urodziny dla Pana Boga. Znawca wszech rzeczy przykaże świętym wnieść mebel na pokoje. Godnie się już wospisał, nareszcie mam szafę swoją. Po czym podejdzie do ojca, pokłoni się brodą do ziemi i pocałuje go w spracowaną dłoń. Godnie się już bo spisał, nareszcie mam szafę swoją. Wiele lat, taki do końca nieodkryta perełka.
na płycie znalazła piosenka o pasterce między innymi jego. I ja myślę, że on taki troszkę był, nie chodzi, że zapomniany, ale taki nieodkryty był bardzo, mówię, bo widzę teraz po tych koncertach w Grobych, na którego zaprosiliśmy i występował, to on doskonale ma kontakt z tą społecznością. Ludzie do nich piszą po tych koncertach, mailują, mówią. Więc to jest coś takiego fajnego, też nowego, świeżego w projekcie. Pasterka, zespół ATSU. Czy byliście kiedyś w pasterce? Tam łatwo zostawić swe serce, na trawie gościnnej położyć, pod muchem wiatru je słodzić. Problemy żarłoczne tu zasięg swój tracą, zgubione wśród popękanych skał, więc chmury na niebie swobodnie wyznaczą szlak, który kiedyś cel znał. W lesie borówki lub może jagody, tu bez znaczenia jak się je zwie. Pod naleśnikami to tak dla wygody, leżąc w półśnie leniwie się rwie. Czy byliście kiedyś w pasterce? Tam łatwo zostawić swe serce, na trawie gościnnej położyć, pod muchem wiatru je schłodzić. Przy drodze donikąd tkwi kościół ospały, już dawno nie budzą go dzwony. Pewnie pamięta te czasów rozdziały, gdy świat był w tym miejscu tworzony. A dzisiaj to spokój się tutaj rozgości, na skałach wśród łąk pod drzewami. Posłanie sobie i innym wymościł, zostańmy i my pasterzami. Czy byliście kiedyś w pasterce? Tam łatwo zostawić swe serce, na trawie gościnnej położyć, pod muchem wiatru je schłodzić. Kiedyś w pasterce, tam łatwo zostawić swe serce, na trawie gościnnej położyć, pod muchem wiatru je schłodzić. Czy byliście kiedyś w pasterce? Tam łatwo zostawić swe serce, na trawie gościnnej położyć, pod muchem wiatru je schłodzić. Byliście kiedyś w pasterce? No, Chwila Nieuwagi to już właściwie nie trzeba przedstawiać, bo Chwila Nieuwagi już jest w projekcie, gdzieś tam się pojawiała już od 2, 3, 4 lat nawet chyba. Jest to zespół bardzo dobry instrumentalnie, charyzmatyczny głos wokalistki i jej męża Andrzeja, bardzo fajna gitara, dobrzy muzycy. Generalnie zespół, który ma dużo do pokazania nie tylko w Rybniku, skąd pochodzi i gdzie gromadzi tłumy publiczności na swoich koncertach, między innymi teraz na premierze było kilkaset osób ich, ale także w całej Polsce po prostu. Ludzie ich kojarzą, znają, no, dobre teksty, dobry własny styl, taki niepowtarzalny. Ja bardzo ich polecam każdemu. Tam na rzece gra i śpiewa zespół Chwila Nieuwagi. Tam na rzece jest na pewno łódź, trzeba tylko fale wiosłem truć. I na pewno jest za rzeką dal, trzeba tylko wytężyć swój żal. Patrzysz na mnie oniemiały snem, nic nie mówisz, ale wszystko wiem. Wiem ja wszystko, ale czemu kam? Tego nie wiem, nie pojmuję sama. Na na nej, na na nej, na na nej, na na nej, na. Na 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 nej, na na nej, na na nej, na na nej, na.
ruszyć jak mgłą ciałem twoim, żeby ku mnie szło. Wiem jak spojrzeć, co szepnąć i znów dłoń do piersi przytulić bez słów. Chętna ciału suknia moja lgnie do tych bioder, co kochają cię. Wiem ja wszystko, ale czemu kam? Tego nie wiem, nie pojmuję sama. Na na dej, 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 na 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 dej, na na dej, na na dej, na na tam na rzece jest na pewno łódź, trzeba tylko fale wiosłem pluć. I na pewno jest za rzeką dal, trzeba tylko wytężyć swój żal. Jest też zespół Pod Wiatr. Można powiedzieć, że to nie jest taka stricte piosenka turystyczna do końca, jakby ktoś tak chciał zakwalifikować, ale oni grają taki trochę odrobinę folku, odrobinę tekstów turystycznych, a też gdzieś tam są w nurcie szantowym. I to widać po koncertach, gdzie są zapraszani, gdzie grają po prostu, że oni się pojawiają na różnych imprezach. Jest to taki, można powiedzieć, band, zespół kilkuosobowy, który no, myślę, że jeszcze jest na początku drogi, więc jeśli będzie grał, to dalej, mówię, i uda im się dalej przetrwać, to ma szansę generalnie gdzieś tam potem zaistnieć jeszcze bardziej. Wśród piosenek zespołu Pod Wiatr widzę takie hity jak Do Wetliny, Pociąg do gór, tych parę nut. Jednak to są piosenki właśnie o górach. Klucz na płytę był faktycznie o górach. Już jakby zapraszaliśmy do zespołu, właśnie też była Pasterka, Adama Sudera, tutaj właśnie też Wetlina, czy też Pociąg do gór. Mówię, to są takie teksty typowo turystyczne, które na pewno szczególnie ucieszą tych takich turystów, muzyków, generalnie fanów, którzy właśnie żyją tą taką tradycją piosenki turystycznej. Ja myślę, że to będzie taki dla nich największy prezent, te akurat piosenki. Tych parę nut, zespół Pod Wiatr. Rozwiał mi włosy, zimny wiatr mi rozwiał myśli poukładane. Kiedy zapukasz do mnie znów, zagram tobie tych parę nut. Kiedy zapukasz do mnie znów, nie ma cię miesiąc, nie ma dwa miesiące, księżyc odmierza nam. Kiedy zapukasz do mnie znów, zagram tobie tych parę nut. Kiedy zapukasz do mnie znów, ucieka noc, ucieka dzień, ucieka dniowi, gdy nie ma cię. Kiedy zapukasz do mnie znów, zagram tobie tych parę nut. Kiedy zapukasz do mnie znów, kiedy zapukasz do mnie znów, zagram tobie tych parę nut. Kiedy zapukasz do mnie znów, niechaj już może odda mi cienie, niechaj odda radość i sen. Kiedy zapukasz do mnie znów, zagram tobie tych parę nut. Kiedy zapukasz do mnie znów, thank you.
Wróćmy jeszcze do zespołu Dom o Zielonych Progach. Widzę trzy piosenki Domu. Opowiedz o tych piosenkach. Są trzy piosenki na płycie Domu. Są to zupełnie trzy świeże teksty, które nie znalazły się wcześniej na żadnych naszych płytach, specjalnie przygotowane na tą płytę. One są, nie są piosenki, które są, mają być hitami z założenia. Jak te piosenki, które gramy, wykonujemy, typu Idę Dołem, a Ty Górą, czy Zostanie Tyle Gór, to są piosenki o dosyć głębokim przesłaniu i tekstach. A przede wszystkim są dwa teksty Kazimierza Węgrzyna, do których ja akurat muzykę zrobiłem, Poeci i Modlitwa, które aranżowaliśmy razem z zespołem, gdzie jest piękne pianino Józefa Rusinowskiego z Przemyśla. Są to także takie głęboko nawiązujące też nie tyle do takich zwykłych rzeczy, ale także do spraw ważnych, duchowych, też do kwestii wiary, do kwestii, jakby to jest bardzo pięknie zajęte przez Kazimierza Węgrzyna, poetę Cisterny i Kubalonki z Beskidzie Żywieckim, który takie te harmonie tego połączenia właśnie Boga, człowieka, przyrody pięknie umie w wierszach. Są to teksty do słuchania, ale także myślę do śpiewania, bo już mieliśmy okazję wykonać teraz jeden z nich, właśnie Modlitwę, i też widziałam, że część ludzi już zna te teksty z płyty, z internetu i razem z nami nuciła. Z kolei piosenka Nie możesz, jest to piękna piosenka o bliskości, do której muzyka napisał Bartek, a tekst jest z Łuki. Ja nawet bym się pokusił, że to jest jedna z lepszych aranżacji, nawet nie tego tekstu, jeśli w ogóle jedna z lepszych aranżacji tekstów właśnie Wiesławy Kinto-Koczan, poetki przez muzyka, w tym przypadku Bartka, gdzie on pięknie oddaje emocje takie właśnie, które poeta wyraziło w słowie. I ja się zawsze zachwycam tym tekstem, wykonaniem. Myślę, że jest taki bardzo bliski każdemu, jak się każdy słucha w tą piosenkę. Modlitwa. Dom o zielonych progach. Boże, każdego kamienia, Panie, każdego drzewa, zamknięty w kropli deszczu, wysoki w ptasich śpiewach, zamknięty w kropli deszczu, wysoki w ptasich śpiewach. Boże, zielonych Beskidów, doli i gór nad nami, pozwól mi pieśń dokończyć, zanim odejdę z mgłami. Pozwól mi pieśń dokończyć, zanim odejdę z mgłami. Boże, każdego stworzenia, Panie, mojego narodu, ogrzej nas w swoich dłoniach, jak zimny kawał lodu. Ogrzej nas w swoich dłoniach, jak zimny kawał lodu. Boże, życia i śmierci, Panie, wszelkiej nadziei, pochyl się znów nad nami w godzinie ślepej zawiei. Pochyl się znów nad nami w godzinie ślepej zawiei. Pochyl się znów nad nami w godzinie ślepej zawiei. Mamy jeszcze na płycie zespół Na Bani. Na Bani. Tutaj
na wstępie trzeba powiedzieć, że zespół Na Pani to jest zespół, który pojawiał się w projekcie od samego początku, tak jak Dom o Zielonych Progach. Miał jakiś taki okres przejściowy, kiedy tam bardzo mało w ogóle grał. Ale jak już się wzięło do roboty parę lat temu, to i piosenki, i wykonania muzyczne są na bardzo wysokim poziomie. Akurat jest tu genialny tekst Harsymowicza, ich pięknie zrobiony, zatytułowany Wóz z widokiem na Bieszczany. To jest tekst łączony. Ja go akurat bardzo lubię. Jest też piosenka o takim miejscu jak Przegibek w Beskidzie Żywieckim. I też sama nazwa zespołu nawiązuje do gór, bo naprawdę nie chodzi o jakąś banię po alkoholu, tak jak niektórzy mogliby sobie pomyśleć nazwa Na Bani, że to się wiąże właśnie z piciem piwa czy z czymś. Ale chodzi właśnie o tą banię Szczyt w Beskidzie Żywieckim, tuż niedaleko od tego Przegibka, o którym śpiewają, gdzie tam kiedyś losy zespołu się splotły. Tak. I w kilku piosenkach zapisali te swoje wędrówki. Ja się bardzo cieszę, że zespół Na Bani się znalazł na tej płycie, dlatego że mówię, to jest zespół o dużym potencjale muzycznym, o dobrych wykonaniach, o pewnej charyzmie scenicznej, której oni właśnie nie muszą sobie dorabiać, bo oni tą charyzmę mają. No i myślę, że to też słychać i na płycie, i przede wszystkim na koncertach na żywo. I na pewno to na żywo widać, że zespół Na Bani daje z siebie wszystko, co może. Wóz z widokiem na Bieszczady. Grupa Na Bani. Gdy serce pęknie na mróz, jak w zimie buki pękają, połóżcie mnie na wóz, niech jedzie furka pejzażu. Za wozem nikt nie pójdzie, deszczyk wszystko pokropi i konie same ruszą, bo znają moje drogi. Połóżcie mnie na wóz, gdy serce pęknie na mróz. Serce pęknie na mróz, jak w zimie buki pękają. Połóżcie mnie na wóz, niech jedzie furka pejzażu. Niech wywiezie mnie z miasta gotycki kurnik toczy trąd. Tam nie ma komu podać żadnej z dwóch czystych rąk. Połóżcie mnie na wóz, gdy serce pęknie na mróz. Połóżcie mnie na wóz z widokiem na Bieszczady, na wielki pożar gór, na Rawkę stu posiany. Połóżcie mnie na wóz z widokiem na Bieszczady, na wielką jesień gór roznieconą pisaniem. Niech ten wóz zawiedzie w zawieść, niech tam na wieki zostanie. Niech ten wóz zawiedzie w zawieść, niech tam na wieki zostanie. Kiedy jak buki na mróz serce mi pęknie, połóżcie mnie na wóz na wielką jesień. Za wozem nikt nie pójdzie, deszczyk wszystko pokropi i konie same ruszą, bo znają moje drogi. Połóżcie mnie na wóz, gdy serce pęknie na mróz. Połóżcie mnie na wóz z widokiem na Bieszczady, na wielki pożar gór, na Rawkę stu posiany. Połóżcie mnie na wóz z widokiem na Bieszczady, na wielką jesień gór roznieconą pisaniem. Niech ten wóz zawiedzie w zawieść, niech tam na wieki zostanie. Niech ten wóz zawiedzie w zawieść, niech tam na wieki zostanie. Niech ten wóz zawiedzie zawieje liści. Niech ten wóz zawiedzie zawieje liści. Niech ten wóz zawiedzie zawieje liści. Niech ten wóz zawieje liści. Na wieki zostanie.
grał i śpiewał zespół Na Bani. Pomówmy o tym, co fundacja robi w przyszłości, czego miłośnicy piosenki studenckiej, turystycznej mogą oczekiwać po dalszych twoich działaniach. Przede wszystkim fundacja liczy na cud, liczy na jakąś super dotację, że otrzyma i będzie mogła normalnie prowadzić te działania kulturalne. Fani projektu mogą trzymać kciuki, gdyż na pewno marzy nam się podsumowanie, marzy nam się płyta, W górach jest wszystko, co kocham, część 10. Tylko czy to w przyszłym roku, czy tegoroczne, mówię, festiwale pokażą, że jest jeszcze tylu wykonawców, żeby nowych pokazać, no to zobaczymy, no bo jeżeli ich nie będzie tylu wykonawców, to też nie będziemy robili płyty, tylko żeby ją zrobić. Chcielibyśmy z koncertami powrócić niektóre miejsca, miasta, mówię, tylko no jest to, tak już powiedziałem, niestety bardzo pragmatycznie, bo nieładnie, że na antenie radiowej to mówię, ale to spowodowane, że nie robimy części tych koncertów. No nie mamy na to środków, gdyż dzisiaj w ogóle dostać grant na taki koncert czy zdarzenie kulturalne jest bardzo ciężko i to nie wynika z tego, że te projekty nasze są gorsze i są lepsze, inne projekty, tylko miasta często nie mają pieniędzy po prostu. Mam taką nadzieję, że te koncerty się utrzymają i mam nadzieję, że będą miały możliwość szerszego działania niż węższego. Co nas czeka w najbliższym czasie? Organizujesz wielką imprezę we Wrocławiu. Robimy festiwal, w którym właśnie wszyscy wykonawcy z płyty W górach jest wszystko, co kocham, będzie to jedyne takie spotkanie w roku, na którym wszyscy wykonawcy W górach jest wszystko, co kocham, wystąpią. Co roku się zgłasza około 30-40 zespołów do konkursu, my wybieramy około 20. Generalnie jest tak, że dzień taki piątkowy, gdzie wystąpią inni fajni wykonawcy, nie związani akurat z płytą, ale których sobie bardzo cenimy. Po raz drugi bodajże wystąpił we Wrocławiu Federacja. Będzie grał także po przerwie już jest Kryzys i Rumen, oni chyba 2-3 lata nie występowali we Wrocławiu. Po raz pierwszy usłyszymy Daniela Gałązkę zespołem z Warszawy, to będzie taka zupełnie nowość we Wrocławiu. Myślę, że oni w ogóle nie grali bardzo, bardzo dawno we Wrocławiu. No i na koniec zakończymy tak troszkę bardziej z przytupem, bo po przerwie także zapraszamy Słodki Zas od Buby, który wystąpi. Nie ma w tym roku trzeciego dnia, ale tak naprawdę każdy z tych koncertów kończy się późno w nocy kolejnego dnia, więc sobotni koncert na pewno nie skończy się wcześniej niż o 2 w nocy, więc tak naprawdę 24 niedziela. Także będzie festiwal. No. Ale jeszcze oprócz tego odbywa się chyba konkurs na piosenki. Tak, konkurs na piosenki się odbywa w piątek i w sobotę. W piątek część wykonawców gra między wykonawcami głównymi, około 6 wykonawców, a większość wykonawców wystąpi w sobotę po południu. Będzie tam przewodniczył jury, tym wyborom wykonawców potem do koncertu laureatów. A koncert laureatów w sobotę w nocy w przerwie koncertu W górach jest wszystko, co kocham. Kiedy impreza odbędzie się? 23 i zahaczę 24 listopada. Widzowie mogą przyjechać także, kupić bilety, karnety przez internet. Jest możliwość zanotowania w tak zwanych noclegach turystycznych, czyli Karimatarz Piwór, jest dostępny wtedy prysznic. On jest nieodpłatny tam od kilku lat, więc jest jakaś tam możliwość też przy okazji odwiedzenia Wrocławia. A przede wszystkim zapraszamy wszystkich fanów projektu W górach jest wszystko, co kocham, i nie tylko fanów. O, i to jest najważniejsze. Dziękuję za rozmowę, no i do usłyszenia. W 237 magazynie piosenki studenckiej Mikroklimat wysłuchaliśmy piosenek z najnowszej, 9. płyty pod tytułem Czas Poetów z projektu W górach jest wszystko, co kocham. O płycie opowiadał Wojciech Szymański. I to tyle w dzisiejszym Mikroklimacie. Za uwagę dziękuję i zapraszają do wysłuchania kolejnej audycji za tydzień. Autor Jurek Krużel i realizator Maciej Rosół. Do końca audycji słuchamy zespołów z projektu W górach jest wszystko, co kocham. I tak poeci będą górą, mimo śmiertelnie bladych twarzy i nóg, co bolą odchodzenia za złotą kulą ludzkich marzeń. I nóg, co bolą odchodzenia za złotą kulą ludzkich marzeń. Świat pójdzie po ich śladach, choć pogardliwie na nich szczeka, gdy wielką limuzyną złudzeń przed ich miłością dziś ucieka. Gdy wielką limuzyną złudzeń przed ich miłością dziś ucieka.
ci będą górą. Kiedyś po drugiej stronie nieba, gdy Bóg im wielki pochęć słońca, pokroi w ciepłe kromki chleba. Gdy Bóg im wielki pochęć słońca, pokroi w ciepłe kromki chleba. Wielki bochen słońca pokroi w ciepłe kromki chleba. Gdy Bóg im wielki bochen słońca pokroi w ciepłe kromki chleba. Nie możesz puścić mojej dłoni. Zabłądzę w tłumie, w myślach, w górach. Razem musimy się pokłonić marzeniom, co się rodzą w chmurach. Razem musimy się pokłonić marzeniom, co się rodzą w chmurach. Nie możesz nigdy mnie zostawić na pastwę losu gdzieś wśród ludzi. Już nie potrafię sobie radzić. Kolejny raz do życia zbudzić. Już nie potrafię sobie radzić. Kolejny raz do życia zbudzić. Nie istnieje nic.